Wyciek gazu w czeskim Trzyńcu. Minister Moskwa, sprawdzimy. Anna Moskwa, polskie służby zbadają wpływ wycieku gazu w czeskiej Hucie. Polskie służby środowiskowe sprawdzą, jaki wpływ na polską stronę miał wyciek gazu w Hucie w czeskim Trzyńcu, przekazała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Huta znajduje się w odległości 4 km od granicy z Polską. W związku z wyciekiem gazu, który miał miejsce zaledwie 4 km od granicy naszego kraju, podległe mi służby zbadają, jaki wpływ na środowisko po stronie polskiej miała awaria, poinformowała szefowa MKiŚ Anna Moskwa. Wyjaśniła, że mobilna stacja pomiarowa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zbada w pasie przygranicznym, czy nastąpiło przekroczenie parametrów środowiskowych po stronie polskiej. Chcemy być pewni, że polscy obywatele mogą czuć się bezpieczni, zaznaczyła Moskwa. Minister dodała, że Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zwróci się do czeskich służb o pełne wyjaśnienia dotyczące przyczyn awarii, jak i podjętych później działań w tym zakresie. 23 listopada w godzinach nocnych miała miejsce awaria zbiornika gazu w Hucie w czeskim Trzyńcu, tuż przy granicy z Polską. Lokalne media, jak i władze miejskie informowały, że w Hucie doszło do wycieku gazu wielkopiecowego. Zaapelowano, aby nie wychodzić z domu i nie wdychać powietrza z zewnątrz, choć podkreślono, że stężenie gazu w powietrzu nie było duże. Z powodu awarii wstrzymano też ruch pociągów przejeżdżających przez Trzyniec. Władze Trzyńca przekazały w nocy z wtorku na środę, że niebezpieczeństwo minęło, sytuacja została opanowana, a mieszkańcy mogą iść w środę rano do szkół i pracy.